Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że mam taką okazję, żeby do was dzisiaj mówić, żeby opowiedzieć trochę o swoich pasjach, a może trochę o tym, co was interesuje, a może trochę przypomnieć wam o tym, co kiedyś was bardzo interesowało, a dzisiaj troszkę mniej o tym pamiętacie. Będę do państwa mówić przede wszystkim jako bibliotekarz, bo jestem bibliotekarzem z wieloletnim i stażem i pewnie trochę doświadczeniem. Od blisko 20 lat pracuję w Bibliotece Narodowej. Będę też do was mówić jako mama, bo mam 20-letnią fantastyczną córkę i jestem ciocią sześciorga bratanic i bratanków. Chciałabym też państwu opowiedzieć o swojej pasji, więc troszkę jako muzealnik, właściciel nieformalnego Muzeum Czerwonego Kapturka, chciałabym się z wami podzielić moimi zainteresowaniami, moją pasją związaną z baśniami, ze szczególnym uwzględnieniem Czerwonego Kapturka oczywiście. Czemu to jest takie ważne, żeby o tym mówić, żeby o tym nie zapominać? Czemu te baśnie są takie istotne? Z bardzo wielu różnych powodów. Dla każdego z was może on być inny i każdy z nich jest tak samo istotny. Jeśli bym o nich chciała opowiedzieć jako bibliotekarz, powiedziałabym wam, że jest to tekst kultury bardzo ważny, bardzo pierwotny, bardzo stary. Często na nim się buduje kolejne inne, ważne, istotne teksty. Zawiera on w sobie takie treści, bez którego trudno nam będzie zrozumieć inne, ważne w literaturze teksty. Ale nie tylko teksty. Bez świadomości takiej, kim jest Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, nie będziemy się przecież mogli śmiać z żartów, które opowiada nam Szrek. A to, jak wiemy, byłby dość poważny kłopot. Bez takiej świadomości nie będziemy mogli być pełnoprawnymi uczestnikami, głęboko czerpiącymi z filmu, z teatru. Będzie nam bardzo trudno zrozumieć niektóre niuanse, przekazy, które twórca chce nam przekazać bez słów, licząc na naszą wiedzę i naszą intuicję. Czemu zatem mówię o skomplikowanym, wielowymiarowym tekście kultury w kontekście literatury dziecięcej? Czy to nie jest za dużo dla dziecka? Czasem jest. I na tym też polega piękno baśni, jej uniwersalizm, że możemy ten przekaz dostosować do wieku naszego odbiorcy. Może on być prosty, wypowiadany prostymi wyrazami, pozbawiony zawoalowanych, trudnych do zaakceptowania przez dziecko treści. Może on być pełen ciepła, radości, nauki o tym, jak sobie radzić ze stresem, jak przejść przez próbę, które nam niesie dorosłe życie. Jeśli sobie państwo przypomnicie i postaracie sobie wyobrazić, jak to było, kiedy wy zaczynaliście przygodę z baśniami, to bardzo prawdopodobne, że będziecie pamiętali, jak siedzieliście gdzieś wygodnie, a może leżeliście w łóżku i byliście otoczeni ciepłymi ramionami kogoś, kto was bardzo kochał i kto chciał wam zrobić przyjemność i kto chciał wam opowiedzieć o czymś, co znał i co uważał za warte podzielenia się. Jest to narzędzie o tyle fantastyczne do rozmowy z dzieckiem, że nie trzeba ani super wyposażonej biblioteki, ani doskonałej dykcji, ani profesorskiego tytułu, żeby trzymane w ramionach dziecko nauczyć życia. Można do niego mówić słowami, które ono zna, do których jest przyzwyczajone. Można mu pozwolić przeżyć największy nawet stres, strach, kontakt ze smokiem, babą Jagą, czy czego tam jeszcze boimy się najbardziej. I ten kontakt będzie przeżywany w ciepłych ramionach mamy. Wyobraźcie sobie, że tutaj leży taka mała głowa, ona się do was mocno przytula, maleńkie ucho słyszy bicie waszego serca i nawet kiedy mówicie o tym, że wilk zaatakował Czerwonego Kapturka, a straszliwy smok porwał księżniczkę, w każdej chwili możecie przerwać, kiedy będziecie słyszeli, że to małe serce bije za mocno, że dziecko się czegoś boi, będziecie mogli dopytać, co jest takie straszne, co przeraża, będziecie mogli nawet, jeśli tylko sobie tego życzycie, zmienić zakończenie. Ale czy tak wolno?
Wolno i bardzo niedobrze, bo dorysowujemy wąsy Monalizie na żywo całkiem, niszcząc pewien przekaz, bardzo istotny. Ale czy na pewno tak nie wolno? Ano bzdura, oczywiście, że wolno. Jak dziecko dojrzeje do tego, żeby wysłuchać prawdziwego zakończenia, to mu je opowiecie po prostu. Za rok, za dwa, to wszystko się zmieni. Przede wszystkim dorośnie dziecko, z którym macie kontakt, a poza tym wy do tego dojrzejecie. I w różnych baśniach Czerwonego Kapturka spotkacie się z różnymi metodami ukarania wilka za zło, które spowodował. Może się babcia z wnuczką ukryć w szafie, jak w brytyjskich wersjach często się zdarza, i wilk wcale ich nie pożera. A możemy się z wilkiem rozliczyć bardzo solidnie, rozpróć jego brzuch, nasypać do środka kamieni i utopić wilczysko, tak jak sobie na to zasłużyło, bo skrzywdziło dziecko. Ale nie tylko czerwonym kapturkiem świat Grimmów stoi. Chciałabym też, żebyście Państwo przekazywali dzieciom, z którymi macie kontakt, że to wcale nie Grimmowie są autorami baśni, ale to my, ludzkość, ja, wy, tę baśń stworzyliśmy. Ona powstała bardzo dawno temu, czasem i 5000 lat temu, bo takie są dość wczesne przekazy baśniowe, ale my nieustannie ją modyfikujemy. I tak jak powiedziałam, robimy to po to, żeby ona przetrwała, żeby jej archaiczny język nie był przeszkodą w zrozumieniu i zachwyceniu się jej pięknem. Często Grimmów oskarża się o to, że baśnie przez nich zebrane są dla dzieci zbyt brutalne. W Polsce również pojawiały się takie głosy, zwłaszcza po II wojnie światowej, gdzie często przywoływano chociażby to niemieckie pochodzenie zbieraczy. Pamiętajcie to, o czym powiedziałam wcześniej, że każdą baśń możecie dostosować nie tylko do wieku, ale też do wrażliwości dziecka. Możecie te drastyczne elementy usunąć, jeśli uważacie, że taka jest potrzeba. Zastanówcie się tylko, czy nie są one bardziej drastyczne i czy bardziej drastycznych obrazów nie dostarczamy naszym dzieciom, pozwalając im oglądać, przepraszam bardzo tutaj za osobistą uwagę, ale program Uwaga. Czy nie dostarczamy im silniejszych stresów, emocji, pozwalając grać w gry komputerowe, które również są pełne przemocy, czy obserwować inne elementy tego świata. Tak naprawdę ten obraz, czy to, co dzieci słyszą, nie jest tak groźne jak to, że pozostawiamy te zjawiska bez komentarza. Baśń, tak jak powiedziałam, możecie w każdej chwili przerwać, możecie do niej wrócić, ale to nie jest tylko piękny tekst kultury. Tak naprawdę ci baśniowi bohaterowie to trochę tacy pacjenci na kozetce u psychoanalityka. Oni mają naprawdę dużo do zrobienia i mają się czym z tym światem podzielić. Często te ich opowieści są wesołe, radosne, ale bywają smutne i traumatyczne. I kiedy ja byłam małą dziewczynką, to Czerwony Kapturek był dla mnie obrazem pięknej zielonej łąki, przez którą biegnie radośnie dziewczynka z koszyczkiem, a z koszyczka wysypują się kwiaty. A dzisiaj jestem dorosłą kobietą i sporo mi się w życiu przydarzyło. I kiedy myślę Czerwony Kapturek, to nie widzę koszyczka ani uśmiechniętej buzi dziewczynki, tylko czuję na plecach oddech wilka. I bardzo się go boję i dużo mi ten strach odbiera. I dziecko często walczy z takimi wyobrażeniami. I kiedyś świat był bardzo prosty. I kiedy się mówiło dom, to miało się na myśli miejsce najbezpieczniejsze na świecie. A dzisiaj i statystyka, i bajka o czerwonym kapturku, i czego wam nie życzę, własne doświadczenie często pokazuje, że ten dom przestaje być miejscem bezpiecznym. Dzisiaj się już troszkę poważamy na to, żeby się z baśniami rozliczyć. Roberto Innocenti przeniósł czerwonego kapturka do wielkiego miasta i pokazał, że wcale nie las jest najbardziej niebezpieczny, ale czasem największe zagrożenie czyha na dziecko w tłumie ludzi. Karolina Grabarczyk i Nika Duchlińska-Jaworowska opowiedziały o czarnym kapturku, który rozlicza się z kobietami, które go wprowadzały w życie i wysyłały na tę ścieżkę, którą trzeba będzie kroczyć. My już dzisiaj jesteśmy dorosłe, odważne, bardzo świadome i my już dzisiaj wiemy,
że wpatrywanie się uparte w ścieżkę pod naszymi nogami wcale nie musi być najlepszym wyjściem. Wiemy, że czasem warto się rozejrzeć na boki, zboczyć z tej drogi wytyczonej przez mamę, babcię, inne kobiety, które nas przez życie prowadziły. Myślę, że wielu z Was wie, o czym tak naprawdę jest Czerwony Kapturek. Że jest to historia dziewczynki, która zbyt wcześnie dostała na głowę czerwoną czapeczkę, zwracającą na nią uwagę z bardzo dużej odległości. I myślę, że potraficie doskonale odczytać, czym jest ten ktoś, ta postać z rozszerzonymi nozdrzami, z rozszerzonymi źrenicami, porośnięta gęstymi włosami, taki chodzący testosteron. I dla nas dorosłych ten przekaz może być bardzo jasny. I możemy go wykorzystać po to, żeby młodych ludzi czegoś nauczyć. W taki sposób jak Czerwonego Kapturka możecie Państwo wykorzystać do różnych celów także inne baśnie. Terapeuci wiedzą już dzisiaj, że warto dzieciom powierzać rolę baśniowych bohaterów. Warto też zwracać uwagę na to, z jakimi bohaterami nasi najmłodsi się identyfikują. Po pierwsze, możemy się bardzo dużo dowiedzieć o tym, jak dziecko widzi świat, jak widzi swoją rolę w rodzinie, która właśnie jest dla niego najważniejsza, na jakie elementy zwraca w niej uwagę. Czerwony Kapturek ma ten przekaz dość czytelny, prosty i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście młodym dziewczynom mówiły o tym, że warto być wyczulonym na to niebezpieczeństwo, które na nie czyha. Ale też pamiętajcie o tym, że my jako dojrzałe kobiety, mamy i babcie, mamy bardzo poważny obowiązek czuwania nad tym, jak przygotujemy małe dziewczynki do wejścia w to dorosłe życie. Kopciuszek, którego często kojarzycie wyłącznie z piękną balową suknią i kryształowymi pantofelkami, które notabene są takim żartem trochę historii, ponieważ francuskie słowo szkło i popieliczka są do siebie bardzo podobne. I tak naprawdę w oryginale Kopciuszek nosił pantofelki z miękkiej skórki z popieliczki. Zostały one po prostu kiepsko przetłumaczone, no bo jak tutaj się poruszać w niewygodnych szklanych pantoflach. Nam się dzisiaj wydaje, że to jest opowieść o tym, że wystarczy być bardzo grzeczną, posłuszną, zdyscyplinowaną, wybierać groch z popiołu i dostanie się za to fantastycznego męża w nagrodę. Tak naprawdę Kopciuszek jest opowieścią stworzoną po to, żeby można było bezkarnie znielubić rodzeństwo. I dlatego siostry są przyrodnie, żeby nie musiały być całkowicie siostrami. Bo siostry czasem dokuczają, szarpią za włosy, zabierają różne przedmioty, które przecież powinny do nas całkowicie należeć. Ale jest w tej baśni też inny bardzo ważny sens. Nie bez powodu wszystkie znęcające się nad dziećmi mamy z pierwszego wydania baśni braci Grimm z 1812 roku, w drugim zostały zamienione na macochy. Jest to też opowieść, która może być narzędziem do tego, żeby czasem pomyśleć o swojej mamie, że ona jest taka niefajna i tak nie w porządku się wobec mnie zachowuje, że to chyba nie może być moja prawdziwa mama i jest to macocha. Jest to historia dla tych dzieci, które chciałyby opowiedzieć o tym, jak im dokucza rodzeństwo. I jeśli poprosicie, żeby one odtworzyły te tortury zadawane Kopciuszkowi, jestem przekonana o tym, że opowiedzą o tym, co je spotyka ze strony własnych braci albo sióstr. A jeśli już całkiem nam nic w życiu nie wychodzi i nie dość, że jesteśmy najmniejsi w rodzinie, najmłodsi, najgłupsi i nic nie dziedziczymy poza wyleniałym kotem, to może się okazać, że są takie sytuacje, w których można delikatnie oszukać i spryt też w życiu się przydaje i nie zawsze to jest tak, że należy za niego karać. Po prostu czasem nie ma innego wyjścia. I to nie jest tylko tak, że jeśli dziecku opowiemy tę baśń 100 razy, to ono w to uwierzy. Ale może być i tak, że to zaakceptuje i że zrozumie, że trzeba w życiu przejść wiele prób i drapać się czasem na szklaną górę i przejść przez 7 lasów i 7 rzek i że to będzie straszne, ale przecież na końcu czeka na nas jakaś nagroda i zawsze warto w to wierzyć. Jest to też okazja dla Was dorosłych, żebyście znaleźli drogę do porozumienia, taki pomost do rozmowy o literaturze czy o własnym dzieciństwie z Waszymi dziećmi. To, że ten tekst był ważny i potrzebny, kiedy Wy byliście dziećmi i to, że on jest nadal aktualny
do wykorzystania, kiedy wasze dzieci są dziećmi, na pewno spowoduje jakąś taką bliskość w myśleniu. Opowiedzcie dzieciom o tym, jakie były te wersje baśni, które wam czytano, które wam opowiadano, co was w nich zachwycało. Poszukajcie tych ilustracji, które gdzieś tam utknęły wam w pamięci i były dla was ważne. Zobaczcie, co jest dzisiaj istotne dla waszych dzieci. Zastanówcie się i nad waszymi ulubionymi bohaterami z dzieciństwa, i nad odpowiedzią na pytanie, co powodowało, że oni byli dla was tacy ważni. I zwróćcie uwagę na to, kim są dzisiaj bohaterowie waszych dzieci. I postarajcie się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czemu są tacy istotni. Zastanówmy się razem, czy ta baśń, która liczy, tak jak powiedziałam, czasem 5000 lat, jest uniwersalnym tekstem, czy straciła na aktualności, na ile możecie, na ile chcecie ją wykorzystać i na ile możecie być pełnymi uczestnikami kultury, jeśli tych ważnych tekstów nie znacie.